W twojej miejscowości dzieje się coś ważnego? Coś cię bulwersuje, niepokoi lub po prostu bawi? Jesteśmy dla ciebie i blisko twoich spraw. Możesz przyjść do nas z każdą informacją. Jesteśmy do waszej dyspozycji w studiu przy ulicy Jarzębinowej 2 w Łasku. W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9 do 12. Zapraszamy również do redakcji w Sieradzu przy Alei Pokoju 11C, lokal 7. Tu także możesz nas informować o nurtujących cię problemach i sprawach. 8 Telewizja Regionalna czeka na was od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Kontaktujcie się z nami również pod adresem e-mail kontakt@8tvr.pl i telefonicznie pod numerami telefonów 43 650 6500 lub 604 109 686. Znajdziecie nas również na Facebooku. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Redakcja 8 Telewizji Regionalnej czeka na ciebie. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam Państwa i zapraszam na nasz serwis informacyjny, w którym mamy dla Was nowe informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem i nowymi obostrzeniami, jakie obowiązują od 25 marca. Będziemy na bieżąco informowali Was o najważniejszych kwestiach. W tej chwili w województwie łódzkim 5208 osób jest objętych kwarantanną. To sanepid kieruje osoby na kwarantannę i decyduje o tym, z kogo ten nakaz może zostać zdjęty. Pamiętajmy o tym, że w kwarantannie są osoby zdrowe, które miały kontakt z osobą zakażoną. Na terenie naszego województwa działa 5 zespołów mobilnych, które pobierają próby do badań. Są one wykonywane jedynie na polecenie sanepidu. Jeżeli u osoby objętej kwarantanną wynik testu jest dodatni, to lekarz i sanepid decydują o tym, czy stan zdrowia danej osoby pozwala na pozostawienie jej w domowej izolacji, czy wymaga ona hospitalizacji. W województwie łódzkim mamy 18 kolejnych zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Są to osoby od 7 do 75 roku życia, miały bezpośrednie kontakty z osobami zakażonymi. W tej chwili w województwie łódzkim mamy 129 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, 51 jest hospitalizowanych z podejrzeniem, 5208 osób jest objętych kwarantanną, a 3015 osób nadzorem epidemiologicznym. Policjanci wspierają w utrzymaniu kwarantanny na terenie naszego powiatu, jak i w całej Polsce. Umundurowani policjanci, wspierając służby sanitarne, przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych. Sprawdzenie odbywa się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą telefonu komórkowego z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną.
każdy pacjent objęty kwarantanną dobową musi być tutaj odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko. Przypominamy tutaj szczególnie, że złamanie kwarantanny podlega karze. Czy były jakieś przypadki złamania tej kwarantanny? Na terenie naszego powiatu nie doszło do takich przypadków łamania kwarantanny. Tutaj jesteśmy uczuleni na każde sygnały i sprawdzamy każde sygnały, czy osoby, które przemieszczają się, są poddawane kwarantannie i ewentualnie mogły naruszyć te przepisy. Póki co nie potwierdziliśmy takiego przypadku. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę co do wyposażenia funkcjonariuszy, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do wyposażenia funkcjonariuszy w specjalne stroje ochronne. Przypominam, że są wyposażeni w nie funkcjonariusze, ratownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi czy badanymi. W każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną, policjanci będą postępować zgodnie z wytycznymi inspektorów sanitarnych. W przypadku kontroli autobusów i tym podobnych miejsc wyposażeni są w specjalne uniformy, kiedy wchodzą do autobusów i mają bezpośredni kontakt z przewożonymi osobami. I tutaj apelujemy przede wszystkim o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Od dzisiaj są zaostrzone te przepisy, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. I tutaj policjanci będą szczególnie zwracać na to uwagę. Czy na terenie powiatu łaskiego zdarzają się jakieś oszustwa w zaistniałej sytuacji? Na terenie powiatu łaskiego nie mieliśmy zgłoszonych takich przypadków, jednak uczulamy mieszkańców i apelujemy o czujność w związku z tym, że oszuści mogą wykorzystać tą trudną sytuację i mogą chcieć dokonywać oszustw i tutaj trzeba naprawdę być wyczulonym. Nie wpuszczamy do mieszkania nikogo obcego. Jakie są obecne działania policji na terenie powiatu sieradzkiego? Tak jak na terenie całego kraju, policjanci mają tutaj wytyczne, do których się stosują. Przede wszystkim dzisiaj wchodzą w życie dodatkowe obostrzenia i ograniczenia w przemieszczaniu się, czyli do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi bądź zawodowymi. Można będzie natomiast oczywiście dojeżdżać do pracy, do wolontariatu, jeżeli ktoś działa na rzecz walki z koronawirusem, jak i również załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, czyli udanie się do lekarza, przykładowo opieka nad osobami bliskimi, czy też również wyprowadzić psa. Ważną sytuacją jest również, że w środkach komunikacji miejskiej, w autobusach, powinny być zapełnione do połowy, czyli co drugie miejsce powinno być wolne. Oczywiście bezwzględnie obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, jak i również na tle uroczystości religijnych, uczestnictwo w mszach lub innych obrzędach może być maksymalnie 5 osób. Tych przepisów, które wymieniłem, oczywiście będą pilnować policjanci. W każdej sytuacji oczywiście będziemy podchodzić indywidualnie, chyba że tutaj jakieś byłyby kwestie zgromadzeń. Łamanie tych zakazów zagrożone jest karą grzywny. Na terenie powiatu sieradzkiego są już osoby, które pozostają teraz w kwarantannie. Czy były jakieś przypadki jej łamania? Na chwilę obecną nie mieliśmy tutaj jakichś przypadków łamania. Jedna sprawa jest wyjaśniana, czy faktycznie doszło do złamania przepisów kwarantanny. Natomiast chciałbym tutaj pogratulować społeczeństwu i życzyć wytrwałości, gdyż naprawdę mieszkańcy stosują się do tych przepisów i pamiętajmy o tym, że naprawdę przestrzeganie ich działa na naszą rzecz, na rzecz osób dla nas najbliższych i pamiętajmy, że żeby tego pilnować. Jest to jeszcze kilkadziesiąt dni czy któryś tydzień wyrzeczeń, ale chyba życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne. Czy teraz w związku z tą sytuacją zdarzają się jakieś oszustwa na przykład na pracownika sanepidu? Nie, do chwili obecnej na terenie naszego powiatu takich sytuacji nie zanotowaliśmy i pamiętajmy o każdej takiej podejrzanej sytuacji, o każdym takim podejrzeniu, że coś nam tutaj nie pasuje, że ktoś do nas przychodzi i podaje się za jakiegoś pracownika instytucji, sanepidu i tak dalej. W dzisiejszych czasach takie osoby po mieszkaniach, po domach nie chodzą. I dzwońmy oczywiście zaraz na numer alarmowy 112. Policjanci jak najszybciej podjadą i sprawdzą taką osobę.
Panie naczelniku, od dnia dzisiejszego są zalecenia wprowadzenia już nauczania zdalnego uczniów. Przede wszystkim chciałbym tu z panem chwilkę porozmawiać na temat przyszłych potencjalnych maturzystów i placówek podległych starostwu powiatowemu w Sieradzu. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Jakie państwo podjęliście działania? I w jaki sposób będziecie kontaktowali się z uczniami szkół średnich? Całość sprawy monitorujemy na bieżąco. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ukazało się 20 marca bieżącego roku. Rozporządzenie to nakłada na szkoły realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W trosce o jakość kształcenia naszych uczniów w większości szkół wdrożono pakiet Office 365, który umożliwia bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i prowadzenie lekcji online, a zarazem monitorowanie... Może panie tak? Naczelniku, przerwie. Proszę tak wyjaśnić w kilku słowach. Myślę, że nauczanie online to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czy nauczyciele będą w tym czasie przebywali w szkole, w danej pracowni, uczeń będzie miał bezpośredni wizualny kontakt z nauczycielem? Mamy tutaj pewną dowolność. Wszystko zależy od też środków technicznych, jakie w zasięgu swojej ręki, kolokwialnie mówiąc, ma nauczyciel. Jeżeli może wykonać tą pracę zdalnie z domu, nie ma żadnego problemu. Jeżeli jest pewna złożoność, no niestety będzie musiał skorzystać z pracowni w swojej szkole. Na tą chwilę te obostrzenia i te zalecenia obowiązują do świąt wielkanocnych. Proszę mi powiedzieć, z pana doświadczenia i z rozmów z nauczycielami, jesteście w stanie sobie poradzić i w odpowiedni sposób zorganizować to zdalne nauczanie? Jesteśmy w stanie sobie poradzić z tego względu też, że niektóre szkoły szukają też innych rozwiązań, na przykład nie korzystają z tego pakietu Office 365 i tutaj... A z czego korzystają? Przykładem takim jest zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Sieradzu. Wszystkim znamy Mechanik, gdzie zajęcia w ramach kształcenia na odległość realizowane będą za pomocą aplikacji Discord. Proszę mi powiedzieć, czy przez dziennik elektroniczny nie tylko te informacje dotarły do wszystkich uczniów, do rodziców i jak uczniowie do tego podchodzą? Czy traktują ten czas jako czas przeznaczony na naukę i na odpowiednie przygotowanie się do tego najważniejszego egzaminu w życiu, bo trudno powiedzieć, jak długo jeszcze ta sytuacja potrwa i kiedy te egzaminy będą. Czy jest taka grupa osób, może takie sygnały do państwa docierają, że jednak traktuje to jako ferie? Z tego, co wiemy, to raczej młodzież podchodzi do tematu bardzo poważnie. Nie chcę potraktować tego czasu jako czas ferii, ani czas stracony. Dlatego wszyscy na bieżąco kontaktują się ze swoimi nauczycielami i korzystają z tych zajęć, ponieważ wykluczenie z takiej nauki 2-3 tygodnie, czy miesiąc, czy półtorej miesiąca, wiadomo, że zawaliłoby tok nauczania uczniów. Dlatego uczniowie z chęcią z tego korzystają, nie traktują tej formy nauki jako przedłużenie lub jakieś dodatkowe ferie. Wprowadzono kolejne obostrzenia związane z wychodzeniem w domu, z przebywaniem w miejscach publicznych. Co powinni wiedzieć uczniowie i rodzice tych uczniów, o co chciałby pan zaapelować? Przede wszystkim, tak jak już wcześniej mówiliśmy, nie są to dodatkowe ferie i uczniowie i rodzice to zrozumieli. Jednak jak obserwujemy na ulicach naszego powiatu, ta młodzież nie przebywa poza domami, znajdują się w domu, no i korzystają z tego czasu jednak na swoją naukę. Życzymy wszystkim, żeby jednak to się skończyło dla nas jak najlepiej i jednak uczniowie i nauczyciele oraz rodzice, żeby wytrwali w tym trudnym czasie i sądzę, że efekt będzie z tej nauki pozytywny. Witam państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Moim pierwszym gościem w dniu dzisiejszym jest burmistrz Błaszek, pan Piotr Świderski. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze, że znalazł pan chwilę czasu, aby z nami porozmawiać o obecnej sytuacji. Tytułem wprowadzenia, szanowni państwo, myślę, że pan Piotr to doskonale wie. W tej chwili w Polsce jest ponad 900 zakażeń. Niestety mamy 10 osób śmiertelnych. W województwie łódzkim urosło aż do 129 osób zakażonych. W powiecie sieradzkim w tej chwili jest jedna osoba zakażona, potwierdzona. Objętych nadzorem epidemiologicznym są 142 osoby i 112 to liczba osób objętych kwarantanną. Panie Piotrze, to bardzo trudne warunki do funkcjonowania urzędów, instytucji na terenie gminy, takiej jak Błaszki na przykład. Proszę mi powiedzieć na początek naszej rozmowy, jak pan ocenia to rozporządzenie ministra zdrowia, które zaczęło obowiązywać w środę od północy? Ja myślę, że to są kolejne kroki, które są niezbędne, jakby z dwóch powodów. Raz, żeby ograniczyć tą pandemię, która nas dotyka, ale z drugiej strony również pokazać wszystkim, że tak naprawdę wszystkim nam na tym zależy, że nie jest to jakieś widzimisię, że ktoś coś wprowadza na zasadzie, bo tak chce, tylko po prostu robi to z konieczności. Myślę, że te kolejne kroki, które są wprowadzane i obostrzenia mają służyć nam wszystkim, a naszym takim obywatelskim obowiązkiem jest wypełniać to, co się nam nakazuje, bo to w tej chwili nie możemy tego rozpatrywać, panie doktorze, w kategorii prośby, tylko musimy wszyscy rozpatrywać to w kategorii obowiązku, wręcz obowiązku obywatelskiego. A wtedy myślę, że wszystkim będzie nam prościej i łatwiej. Myślę, że tutaj do spełnienia duża rola właśnie burmistrza w tym wszystkim, bo jest pan osobą zarządzającą w okresie kryzysu. Co wynika z tego rozporządzenia dla mieszkańców, dla urzędników w tej chwili już od rana obowiązywania tego rozporządzenia? Powiem tak, wszystkich nas to w jakiś sposób mimo wszystko zaskakuje, bo wiemy, że mogą być kolejne kroki, w jakiś sposób staramy się być do nich przygotowani. Natomiast te obostrzenia, kiedy się pierwszy raz z nimi spotykamy, no też napotkamy pewne wątpliwości. Ja powiem z wczorajszego dnia, sytuacja, która nas wszystkich zaskoczyła. Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji w tej chwili, bo pierwszy kwartał w samorządach to jest okres sprawozdawczości, częstych uchwał, jak również w naszym wypadku samorządu gminnego mamy likwidację szkoły. Jest to bardzo trudny temat społeczny. Trzeba się do niego przygotować, byśmy wszystko zrobili tak, jak powinniśmy. I na przykład wiedzieliśmy już, że najprawdopodobniej w trybie sesji nadzwyczajnej będziemy musieli zwołać sesję, gdzie będziemy musieli podjąć uchwałę o likwidacji. I planowaliśmy to na czwartek, 26. Opublikowaliśmy to rozporządzenie, jest po prostu nie tak. Opublikowaliśmy to, proszę zauważyć, na naszych stronach i nagle okazuje się, że musimy się dostosować, więc na wczoraj na godzinę 19 musieliśmy tą sesję przełożyć. Bo proszę też pamiętać, że no, trudno było wtedy wczoraj dokładnie przeanalizować, czy zgromadzenie... Zasady sanitarno-epidemiologiczne państwo w dniu wczorajszym na tej sesji zachowali. Tak, no to my już mieliśmy jedną sesję nadzwyczajną, więc to jakby przećwiczyliśmy już odstępy przynajmniej 1,5 metra od osoba do osoby, rękawiczki, sterylizacja rąk, więc to maseczki, to mieliśmy już przećwiczone. Natomiast no nie są to komfortowe sytuacje. Tego typu decyzje powinny być podejmowane przy jak największej transparentności. Ale była to konieczność. Z czego wynikała? Przede wszystkim z tego, że chcemy zapewnić tym nauczycielom szkoły likwidowanej pracę. A już niebawem będziemy przystępować w innych szkołach do opracowania projektów i arkuszy szkolnych i tam chcemy ich umieścić. I zarówno nowi dyrektorzy, jak i tamci nauczyciele muszą wiedzieć, że o nich myślimy. Kończąc to zagadnienie, przejdźmy do kolejnego istotnego, wydaje mi się, przedsięwzięcia. Mówię tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym i opiece zdrowotnej, która funkcjonuje jako POZ na terenie gminy Błaszki. Proszę powiedzieć, czy macie z tym problemy, bo wiemy wszyscy, że zgodnie z rozporządzeniami różnymi algorytm postępowania każdego z nas jest taki sam. Jeżeli się źle czujesz, to najpierw zadzwoń. Czy to do stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy do lekarza rodzinnego, nie udawaj się samodzielnie, ale są osoby przewlekle chore, które potrzebują diagnostyki, konsultacji, badań laboratoryjnych. Jak to u państwa w tej chwili wygląda? Na terenie gminy mamy wszystkie niepubliczne NZOZ-y.
ale dosyć szybko w porozumieniu oczywiście z wami ustaliliśmy zasady działania. Zresztą te zasady, które również oni jakby wprowadzili, my to umieszczamy również na naszych stronach. Zasada jest, myślę, że taka jak w całym kraju. Masz jakiś problem, najpierw zadzwoń. Jeżeli okazuje się, że sytuacja jest na tyle poważna, że musi być kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, następuje umówienie tej wizyty, a w tych sprawach, kiedy jest już podejrzenie o koronawirusa, no to wówczas już jest ta procedura telefonu do sanepidu, te telefony też są wszędzie u nas dostępne na stronach. No, natomiast sam pacjent musi sam jakby sobie odpowiedzieć. Na stronach internetowych gminy wszyscy zainteresowani mogą uzyskać konkretne informacje, numery telefonów, na których czując się zagrożonym czy czując się źle, uzyskają konkretną informację, a w konsekwencji pomoc. Staramy się te wszystkie informacje umieszczać, telefony, natomiast musimy rozróżnić też kompetencje. Proszę zwrócić uwagę zresztą na informacje ze strony służb wojewody, który też ogranicza informacje do powiatów. To też jakby jest informacja, która mówi, że coś wystąpiło, natomiast w szczegółach nam też trudno jest opowiadać, bo to są bardzo dynamiczne sytuacje. Jakby pan się wsłuchał w to, co nieraz mówią mieszkańcy, gdzieś tam ktoś coś usłyszał. Ja też apeluję do mieszkańców o przekazywanie sprawdzonych informacji. Właśnie o to chciałem zapytać, bo tych fake newsów jest mnóstwo, które nakręcają jak gdyby niepokój społeczny. I tutaj ten apel pana, który teraz pan próbuje skierować do mieszkańców z mojej gminy, jest w pełni uzasadniony. Tak, tym bardziej, że zjeżdżają do nas mieszkańcy z zagranicy. Praktycznie w każdej gminie mamy w tej chwili kwarantannę i ja każdemu też tłumaczę, proszę nie mylić kwarantanny z wystąpieniem koronawirusa w danej rodzinie. To jest kwarantanna, która ma pokazać, czy jest to zagrożenie, czy go nie ma. Natomiast bardzo często jest tak, że ludzie usłyszą kwarantanna, gdzieś ktoś coś dorobi i próbuje ludziom to pokazać, że przerobienie tej informacji, nieprawdziwe rzucenie informacji powoduje niepotrzebną panikę, a myślę, że to jest nasza taka odpowiedzialność, żeby do tego podejść w taki profesjonalny sposób i przekazywać informacje, jeżeli da się oczywiście sprawdzić, to sprawdzone. Panie burmistrzu, ostatnie pytanie. Bardzo dużą rolę do spełnienia wydaje się ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Wolontariat jako taki w Polsce w tej chwili, który angażuje się w pomoc przede wszystkim osobom wykluczonym. Mówię tu o stanie zdrowia i osobom starszym. Jak to u państwa na terenie gminy na tą chwilę funkcjonuje? Czy osoby starsze, samotne mogą być spokojne i mają do kogo zadzwonić, jeżeli rzeczywiście sytuacja życiowa ich do tego zmusi, czują się zagrożeni i mają podstawowe potrzeby, takie na przykład jak pożywienie? W tej chwili, znaczy od dłuższego czasu mamy już te procedury uruchomione. Zajmuje się tym nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przypomnę tylko numer telefonów, jeżeli można skorzystać z okazji. 43 829 34 70 i 34 69. Tam zawsze ktoś odbierze telefon. Służby naszego Ośrodka Pomocy Społecznej są w pełnej gotowości, jeżeli jest konieczność dowiezienia leków, zakupu tych leków, dowiezienia ciepłego posiłku, bo mamy to też realizowane na bieżąco. Cały czas zgłoszenia są przyjmowane i te potrzeby są na ten moment wszystkie realizowane. Rozmawiałem z dyrektorem ośrodka, mamy to pod kontrolą. Jeżeli będzie potrzebne zwiększenie jeszcze, mamy również w rezerwie uruchomienie zamkniętych dzisiaj stołówek szkolnych. A jeżeli będzie taka konieczność, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sytuacja cały czas nas zaskakuje, to również myślimy o zwiększeniu gotowania tych posiłków, przygotowania tych posiłków. Ale jak mówię, to cały czas na bieżąco analizujemy sytuację. Panie Piotrze, kończę naszą rozmowę. Od północy mamy taki stan, jaki mamy. Rozporządzenie ministra zdrowia może jednocześnie przebywać nie więcej, mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby w określonych miejscach publicznych. Nie wspomnę tutaj o uroczystościach kościelnych, liturgiach, włącznie z pogrzebami. To wszystko wynika z tego rozporządzenia poprzez transport, czy do państwa urzędu w sprawach aktów zgonów, czy innych można po prostu wejść, czy w tej chwili też w związku z tym rozporządzeniem wprowadziliście ograniczoną liczbę osób i czy te sprawy można załatwiać również elektronicznie, o czym wszyscy w tej chwili mówią? Znaczy my mamy urząd o ograniczonym dostępie, ale każdy może przyjść. Mamy tu na parterze taki punkt przyjęcia interesantów, więc każdy może przyjść, jeżeli jest potrzeba
kontaktu z pracownikiem. Są dwa aparaty telefoniczne, jest wykaz numerów, pracownicy schodzą na bieżąco, realizują. Oczywiście sprawa tych zdarzeń losowych, czy korzystanie właśnie z Urzędu Stanu Cywilnego się na bieżąco. Pracujemy cały czas pełną parą, ale przy okazji, tylko jeżeli Pan pozwoli, sytuacja sprzed 10 minut, kiedy rozpoczęliśmy rozmowę, zapytanie tutaj mamy na terenie Błaszek dużo obcokrajowców, którzy pracują w naszych zakładach, gdzie pracują również u rolników, ale również w dużych zakładach na terenie Błaszek. I też żeśmy uzgadniali, jak będzie realizowana ten temat kontroli, jeżeli ktoś z tych obcokrajowców nie znający na przykład naszego języka ojczystego, aby zostanie wylegitymowany czy poddany kontroli przez odpowiednie służby, jak ma się zachować. Więc na ten moment uspokajam. Wystarczy, że się powie, że pracuje się w takim zakładzie, więc dobrze by było, żeby ten ktoś dobrze wymawiał zakład pracy. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że ograniczmy się w tych grupach do dwóch osób. Bo jeżeli będzie nas trzech, czterech, sami będziemy prowokować te kontrole, więc myślę, że pracodawcy też powinni uczulić swoich pracowników, tych właśnie przede wszystkim obcokrajowców. Jeżeli się poruszacie, przemieszczacie po drogach publicznych, po miejscach publicznych, to róbcie to nie więcej niż dwie osoby, bo w inny sposób będą prowokować te kontrole. No to tutaj duża rola do spełnienia, tak jak powiedział Pan, dla pracodawców, bo obcokrajowców na terenie powiatu sieradzkiego w tej chwili wykonujących codzienną pracę jest bardzo wielu. A to myślę, że jeszcze tematy na kolejne rozmowy. Ponieważ czas nas goni, Panie Piotrze, w dniu dzisiejszym już o zdalnym nauczaniu, które mówiąc poważnie teraz 25, czyli w środę rusza, już rozmawiali nie będziemy. Myślę, że w kolejnym wejściu będzie czas na to, żeby o tym porozmawiać. Bardzo Panu dziękuję. Rozpoczynamy. Mam nadzieję, że też będzie to z pozytywnym skutkiem, ale tego jakby też wszyscy teraz się uczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę spokoju, przede wszystkim zdrowia i zaapelujmy wspólnie, Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Błaszki, nie tylko pozostańmy w domach, to jest czas kwarantanny narodowej i bądźmy rozważni, roztropni, nie wychodźmy bez potrzeby po prostu w domu. Bądźmy odpowiedzialni przede wszystkim. Bądźmy odpowiedzialni. Dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Kolejnym naszym gościem w programie Nasze Sprawy jest wójt gminy Burzenin, pan Jarosław Janiak. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. Panie wójcie, na początku programu podawałem te dane statystyczne związane z liczbą zakażeń w Polsce. Mówiłem też o liczbie zakażeń na terenie powiatu sieradzkiego. Może zacznijmy rozmowę od tego rozporządzenia, które od północy w dniu dzisiejszym zaczęło obowiązywać, bo wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza rzecz dla mieszkańców Państwa gminy. Co to zmienia w Państwa funkcjonowaniu jako gminy? Jakie obostrzenia z dniem dzisiejszym od północy Państwo z ogłoszeniem byście wprowadzić dla swoich mieszkańców? Obostrzenia generalnie wynikają z generalnych rozporządzeń, więc tutaj jakby swojego wkładu nie mamy w tym temacie. Natomiast oczywiście. Ale czy urząd gminy jest otwarty dla wszystkich, czy są określone zasady korzystania z Państwa usług potencjalnych petentów? Jeżeli chodzi o nasz urząd, oczywiście on funkcjonuje w trybie, można powiedzieć, awaryjnym. Oczywiście jesteśmy dostępni, jeżeli chodzi o sprawy najpilniejsze, chociażby takie związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Chodzi tutaj o akty zgonu, urodzeń, te najpilniejsze sprawy. I jesteśmy dostępni również dla obywateli w takich najpotrzebniejszych sprawach poprzez chociażby możliwość kontaktu takiego ograniczonego, ponieważ jest możliwość wejścia do urzędu, pozostawienia dokumentów w formie takiej, można powiedzieć, zdalnej, bo mamy skrzynkę wrzutową dla celów pozostawienia właśnie tych dokumentów. Jeżeli jest potrzeba, aby dowiedzieć się w danej indywidualnej sprawie, jak ją trzeba załatwić, jest taka też możliwość. Oczywiście pomijam formy telefoniczne i mailowe. Ale telefon dyżurny, panie wójcie, jakiś na stronach internetowych dla
mieszkańców macie w sytuacjach trudnych, prawda, na które można zadzwonić? Informacje. Dodatkowo przekazaliśmy wszystkie takie najpotrzebniejsze informacje drogą SMS-ową, bo nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu i nie mają być może dostępu do tych wszystkich informacji, więc taką formę również zastosowaliśmy. Mamy przekazane również informacje bezpośrednio naszym pracownikom. Są rozdane na stanowiskach te najpotrzebniejsze materiały, które są potrzebne dla zabezpieczenia takiego indywidualnego. Pracujemy w trybie zmianowym. Część pracowników jest odesłana do pracy zdalnej, tak aby urząd mógł funkcjonować przynajmniej w tych takich rejonach najmniej wrażliwych, bo wiadomo, że ta praca też jest ograniczona tutaj ze względu na specyfikę. Tak czy inaczej funkcjonujemy. Musimy funkcjonować chociażby dla celów bieżącej obsługi epidemicznej, ponieważ na szczęście na ten moment, przynajmniej według mojej wiedzy, nie mamy jakiegoś specjalnego zagrożenia. Ja nie mam sygnałów o sytuacji epidemicznej, jakichś przypadków zarażenia. Natomiast w każdej chwili możemy zostać na przykład poproszeni o pomoc w kwestii chociażby obsługi kwarantanny osób, które nie mogą sobie w inny sposób. Tak, na kwarantannę, tak? Macie takowe przygotowane? Jak najbardziej. Mamy na dzień dzisiejszy wyznaczoną również jednostkę Straży Pożarnej, która jest zaplanowana do bezpośrednich działań w temacie kwarantanny. Została poinformowana, przeszkolona, zabezpieczona w środki takie właśnie zabezpieczające przed ewentualnymi zakażeniami. Dodatkowo mamy możliwość kontaktu naszych mieszkańców czy potrzebujących z naszym ośrodkiem pomocy społecznej, który w każdej chwili służy właśnie pomocą w zabezpieczeniu tych osób, które właśnie są może nawet niekoniecznie w kwarantannie, bo chodzi tutaj też o osoby starsze, osoby, które schorowane, które w jakiś sposób się obawiają o swoje zdrowie i życie, a nie są samowystarczalni, nie mają rodziny, są osobami samotnymi być może albo w jakiejś trudnej sytuacji. Właśnie to ten temat chciałem jeszcze pociągnąć, jeżeli pan pozwoli, panie wójcie, bo to jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja dla osób, tak jak pan powiedział, z różnymi schorzeniami, które wykluczyły ich z normalnego funkcjonowania. Wiek również jest tą przesłanką, że są bardziej narażone na zarażenie koronawirusem i z tego tytułu też przebywają w domach. Czy państwo jako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy organizacje, stowarzyszenia zorganizowaliście pomoc dla tych osób? I tak króciutko, jak to wygląda i do kogo się te osoby mogą zwracać? Generalnie nasze procedury uruchomione rozpoczęły się od kontaktu przede wszystkim ze sołtysami. Wysłaliśmy taką informację, prosząc ich o ewentualne zgłaszanie osób, które według ich wiedzy, oni są najbliżej właśnie tych mieszkańców, więc posiadają większą wiedzę w tym temacie, aby zgłaszali właśnie takie potrzeby. Niezależnie od wszystkiego, również mieliśmy przekazaną informację o możliwej pomocy w kwestiach kwarantanny. Podaliśmy swoje numery kontaktowe, numery oczywiście bezpośrednio związane również z obsługą osób zagrożonych zarażeniem, czy osób, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z takimi osobami, ale niezależnie od tego również podaliśmy nasze numery do tego, aby się kontaktować w każdej sytuacji, która właśnie niesie ze sobą problemy natury, chociażby dostarczenia niezbędnych środków, zrobienia zakupów, dostarczenia leków i tym podobnych kwestii. Mamy również na dzień dzisiejszy też zabezpieczenie w przypadku ewentualnych kwarantann zbiorowych, ponieważ odpowiedzieliśmy też na wezwanie tutaj sztabu kryzysowego i zgodnie z zaleceniami wojewody
również zgłosiliśmy takie miejsca, które mogą służyć jako miejsca właśnie takiej kwarantanny w przypadku, kiedy w danej sytuacji, w danym miejscu nie ma możliwości wyizolowania takich osób, które są prawdopodobnie albo mogą być zarażone, albo po prostu już są zarażone w jakiś sposób. Kolejnym tematem, z którym będziecie musieli sobie poradzić, to od dnia dzisiejszego, czyli 25, rozpoczyna się zdalne nauczanie. To już jest zalecenie konkretne. Nauczyciele muszą zrobić wszystko i Państwo, aby mieć kontakt z uczniami i w miarę możliwości przygotować uczniów 8 klas do egzaminu. Ocenić się również. Trudno mi powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda. Myślę, że to jest temat na dłuższą rozmowę w kolejnych wejściach, ale wydaje mi się z rozmów z wójtami z poszczególnych gmin, że jest to dosyć trudne, żeby to w tej chwili spiąć i żeby to zaczęło funkcjonować. System jako system nauki zdalnej generalnie został uruchomiony. Sam mogę potwierdzić, ponieważ mam córki w wieku szkolnym i rzeczywiście przychodzą informacje o tym, jaki zakres materiałowy należy przerobić. Przychodzą dokładnie zadania do rozwiązania i wszelka komunikacja z nauczycielami jest zachowana. Przepraszam, zapytam, czy nauczyciele prowadzą naukę bezpośrednio w szkole i te lekcje są w jakiś sposób nagrywane, czy robią to zdalnie z domów za pomocą różnych aplikacji? Na chwilę obecną łączą się zdalnie, ponieważ mają dostęp do właśnie aplikacji, które narzędzi, które są udostępniane nawet w tej chwili nieodpłatnie dla szkół. Łączą się w formie takiej wirtualnej klasy i komunikują się bezpośrednio online, ale oprócz tego są przekazywane materiały zdalnie w formie takiego zestawu różnych zadań i tłumaczeń, można powiedzieć, tutaj tego materiału, który jest zadawany i z poszczególnych właśnie materiałów w późniejszym okresie czasu, tak jak zresztą słyszeliśmy, ma być również wprowadzony system oceniania. Co prawda, no, nie da się tego porównać z normalną pracą szkoły, ponieważ po pierwsze trzeba być świadomym, że nie wszyscy mają możliwość takiej komunikacji. Bywają domy również takie, które nie są wyposażone w techniczne zabezpieczenie takich łączy i tutaj trzeba być tego świadomym. Druga rzecz jest taka, że no niestety... Ale myślicie Państwo nad tym, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązać, żeby ta szansa nauczania dla różnych dzieci z różnych domów, tak jak Pan powiedział, była mniej więcej na tym samym poziomie, a takich dzieci w poszczególnych gminach niestety nie brakuje, które mają trudną sytuację materialną i tak jak Pan powiedział, te środki techniczne niestety nie dotarły do niektórych domów. Na chwilę obecną nie mamy takich sygnałów, co prawda, ale jeżeli one się pojawią, to sądzę, że tutaj też formy rozwiązania problemu na pewno się znajdą. Na dzień dzisiejszy pamiętajmy, że w szkołach w tej chwili nauka nie jest prowadzona, a szkoły są wyposażone w sprzęt typu laptopy i urządzenia sieciowe, które również mogą być wykorzystane w takiej sytuacji, jeżeli będzie właśnie taka potrzeba, jeżeli we własnym zakresie rodzice tutaj czy osoby, które się opiekują dziećmi, nie będą w stanie sobie poradzić, więc my na pewno też zadziałamy w tym temacie. Kończąc spotkanie z Panem, Panie Wójcie, chciałbym zaapelować i zapytać, czy u Państwa również są takie sytuacje, że pojawiają się jakieś dziwne wpisy na Facebookach mówiące o tym, że ktoś wrócił z zagranicy, że jest w trakcie kwarantanny, że wychodzi, że gdzieś tam przebywa, że ktoś jest zarażony i to jak gdyby wpływa na stan psychiczny mieszkańców Państwa gminy, bo spotykamy się z tym i tutaj przy okazji tego programu apelujemy właśnie do tych osób, żeby zachowywali się rozważnie, żeby nie wpisywali niesprawdzonych informacji,
różne portale społecznościowe, bo to bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie po prostu mieszkańców i ich bezpieczeństwo, prawda? Oczywiście mogą być sytuacje takie, że rzeczywiście ktoś, kto przyjeżdża gdzieś z zagranicy, no nie zachowuje się odpowiedzialnie, nie kontaktuje się z najbliższymi, z otoczeniem, nie informuje, że prosimy właśnie o ograniczenie tych kontaktów w stosunku do sąsiadów, do osób postronnych. My z naszej strony dodatkowo wysyłaliśmy informacje właśnie, co należy robić w sytuacji, kiedy ktoś jest w stanie kwarantanny, czuje się niepewny, i również apeluje właśnie do tych osób, łącznie z apelem być może o taką bezpośrednią interwencję, nawet oznaczmy naszą posesję czy nasze miejsce zamieszkania, nasze drzwi, że tu jest prowadzona kwarantanna, bo to będzie służyć i tej osobie, która chce się skontaktować, a być może zabezpieczy w drugą stronę nawet takich mieszkańców. Więc bądźmy odpowiedzialni i zachowujmy się właśnie tak, żeby... I nie wychodźmy z domu, narodowa kwarantanna trwa. Państwa gościem w dzisiejszym programie Nasze Sprawy był również BOIT gminy Burzelina, pan Jarosław Janik. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję pięknie. Życzę Państwu zdrowia, przede wszystkim spokoju oraz rozważnych decyzji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mój kolejny gość, tym razem wójt gminy Buczek, pan Bronisław Węglecki. Dzień dobry, panie wójcie. Panie wójcie, pierwsze pytanie, myślę, że będzie interesowało przede wszystkim mieszkańców gminy Buczek. Chciałem się zapytać, jak wygląda w tej chwili praca urzędu, co mieszkańcy mogą ewentualnie załatwić i w jaki sposób i z jakich numerów telefonów korzystać, aby niepotrzebnie nie narażać Państwa i siebie na bezpośredni kontakt. Dzień dobry Państwu. Gmina Buczek działa normalnie. Mamy ograniczenie tylko na dole, że przychodzą mieszkańcy w sprawach swoich i pracownik wychodzi. A ja jako wójt przyjmuję dalej normalnie, jak było przedtem. Samorządowiec każdy jeden to jak żołnierz. Powinien bać się, ale iść dalej na wojnę, a tutaj pomagać ludziom. I to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. My chcemy działać dalej dla społeczeństwa. Dobrze, że u nas nie ma żadnego zdarzenia na razie, także cieszę się z tego. Są kolejne rozporządzenia ministra zdrowia, które jak gdyby regulują nasze funkcjonowanie takie codzienne w Polsce. Tutaj o statystykach, panie wójcie, na dzień dzisiejszy mówiłem na początku programu i do tego już wracać nie będziemy. Ale chciałbym się zapytać i prosić o komentarz pana w sprawie tego rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać od północy. Czyli dodatkowe obostrzenia, mówię tutaj o kwestiach publicznych typu zgromadzenia dwuosobowe, obrzędy liturgiczne pięcioosobowe i wiele, wiele innych. Proszę mi powiedzieć z własnego doświadczenia i obserwacji na terenie gminy, jak to u Państwa wygląda, jak ludzie na to reagują, czy rzeczywiście zachowują się racjonalnie i podeszli do tej sytuacji bardzo poważnie, czy są też tacy, którzy niektóre zakazy nałożone lekceważą? Ja mogę powiedzieć tylko tak, że na terenie gminy jest bardzo mało chodzących mieszkańców. Załatwiają widocznie tylko to, co muszą. Zachowują się naprawdę tak, jak są zalecenia. I dobrze, że te zalecenia są, bo tak musimy działać, bo poprzez te zalecenia, obostrzenia, ja wiem, że są one niewygodne dla społeczeństwa, ale ważne jest to, żeby nie rozprzestrzeniała się ta choroba, ten wirus. I tylko jedyne jest to, żeby jak najmniej przebywać z innymi osobami. Największym zagrożeniem dla nas, uważam, mieszkańców, są powroty mieszkańców z Anglii. No, właśnie o to chciałem, panie wójcie, zapytać, bo to jest problem taki dosyć powszechny. Na fake newsach pojawiają się różnego rodzaju wpisy, które niepokoją mieszkańców, że ktoś wrócił z Niemiec, z Holandii, z Anglii, że gdzieś
po terenie gminy się porusza, że gdzieś się spotyka z kolegami w sklepie i tak dalej, i tak dalej, a powinien być poddany jak gdyby kwarantannie. W większości przypadków na szczęście te informacje się nie potwierdzają, ale jak Państwo sobie z tym właśnie problemem radzicie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ja mogę powiedzieć, że Urząd Wojewódzki, wojewoda daje rozporządzenia staroście i nasz starosta i starostwo działają bardzo dobrze. Oni zajmują się tym problemem. My, gminy, możemy tylko pomagać staroście, jak będzie miał problemy. I może na mnie liczyć. Powiedziałem mu to, że jak będą problemy, zawsze od nas może, na nas może liczyć. Ale te powroty są naprawdę niebezpieczne. Uważam, że to był, jak wszystko rząd i wszyscy, wszystko jest robione dobrze, uważam, że te powroty są bardzo niedobre, bo to jest największe zagrożenie. Tu my poddajemy się kwarantannie, pilnujemy, nie wychodzimy, a przywozimy człowieka z zachodu i przeważnie oni przywożą te zarażenia. Te zarażenia są takie, że jeżeli ktoś pojechał, kiedyś Polski no za bardzo nie kochał, bo wyjechał, bo szukał pieniędzy, był tam 10 lat czy powyżej na przykład roku, płacił tam podatki, a teraz przyjeżdża do nas. Tam powinien wykorzystać to, co było. Tak samo druga rzecz ważna, bardzo fajnie, że wyznaczone są szpitale zakaźne i działają i oni ratują ludzi na tego wirusa, ale ważnym zadaniem też jest to, żeby w innych szpitalach normalnie ludzie byli leczeni. Przykładowo tak jak ja mam, jestem po różnych chorobowych przejściach, to nie można za bardzo się leczyć, bo wszystko jest, wszystkie zabiegi, wszystko jest wstrzymane. Nie wiem dlaczego. Może być tak, że naprawdę uratujemy tego wirusa, tego, a nastąpi później śmiertelność ludzi na inne schorzenia. Czyli mówi pan o obawach, szczególnie o osób, które mają choroby towarzyszące, kardiologiczne, niekardiologiczne, które wymagają stałej opieki lekarskiej, a co niektórzy z nich byli planowani do konkretnych zabiegów i te zabiegi niestety przy okazji, jak się mówi powszechnie, braku krwi i nie tylko, zostają w jakiś tam sposób większy czy mniejszy odwoływane, bo czy wszystkie tego nie wiem i nie jestem w stanie zrozumieć, ale wydaje mi się, że to też negatywnie zaczyna wpływać. Ktoś bierze drugą czy trzecią chemię i ma przerwaną, to tak jakby od nowa musiał zaczynać. Jest to bardzo duże zagrożenie życia tego człowieka. To też jest bardzo ważnym zadaniem, żebyśmy nad tym się też pochylili, bo tak jak ja powiedziałem, jestem bardzo narażony na to i są ludzie starsi i tego powinniśmy normalnie ich traktować, a nie, ja nie wiem, co w szpitalach teraz się... Macie Państwo w pełni uzasadnione obawy o swoje zdrowie, prawda? Tak jest. No, w związku z tym, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, to życzę przede wszystkim Państwu zdrowia, ale chciałem ten temat pociągnąć. Mówię tutaj o osobach starszych, bo tu jest też poważny problem. Tytułem przykładu włoskiego można popatrzeć, że ta śmiertelność wśród osób starszych w tym najtrudniejszym czasie dla Włochów była olbrzymia. I chciałem zapytać właśnie, w jaki sposób Wy, jako gmina, nie wiem, harcerze, wolontariusze, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wspieracie tych najstarszych mieszkańców swojej gminy i w jaki sposób docierają do Was informacje o tych potrzebach, które realnie tu i teraz ci mieszkańcy mają? Ja mogę powiedzieć tylko tak, że zawsze na gminę Buczek można było liczyć, jak sami Państwo wiecie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontroluje wszystkich podopiecznych, także mamy, wiemy, czy ktoś coś potrzebuje, czy nie. W każdej chwili możemy dostarczyć żywność, możemy pomóc mu nawet w przemieszczaniu się do szpitala. Mamy samochód, możemy takich ludzi pomagać. Tylko chciałbym, żeby w tym szpitalu zostali przyjęci, a nie zostali zbywani ci mieszkańcy. Bardzo ważne, starsi ludzie zasłużyli się też Polsce, zasłużyli się naszemu regionowi i powinniśmy nie patrzeć, bardzo ważne to, co zrobiono, że bardzo dobrze Polska zrobiła z tym wirusem, ale obejrzeć się z boku, że pomóż tym drugim osobom schorowanym też.
Więc na zakończenie naszej rozmowy, bo tematów takich bieżących jest więcej i myślę, że przyjmie Pan zaproszenie do udziału w kolejnych programach, ale to nie czas, żebyśmy dzisiaj już o wszystkich tematach rozmawiali. Powiem tak, w związku z tym, Panie Wójcie, zaapeluj mi na zakończenie do mieszkańców Państwa gminy o to, żeby zatroszczyli się o te osoby starsze, żeby informowali Państwa poprzez sołtysów i nie tylko przekazywali te informacje, które pomogą przetrwać ten najtrudniejszy czas tym osobom wykluczonym, schorowanym, którzy w niektórych sytuacjach rzeczywiście potrzebują, a może nieraz się krępują tej pomocy, prawda? Panie redaktorze, w mojej gminie praktycznie każdy mieszkaniec ma do mnie telefon, jak pan wie, z każdym jestem nie na pan przeważnie i może każdy dzwonić o każdej godzinie. U mnie nie ma, że komuś coś odmówiłem, chyba tego nie może nikt mi zarzucić. Jestem do dyspozycji, moi pracownicy w gminie, raptem 4 osoby tylko nie pracują, wszyscy pozostali pracują, tak jak powiedziałem. Ja dalej przyjmuję, owszem, przestrzegać trzeba przepisów, osobne wejście jest, ale przyjmuję, bo nie można się od ludzi odwrócić, kiedy są oni w potrzebie. Kończąc, gmina Buczyk jednym słowem normalnie funkcjonuje. Te rzeczy, które Państwo zaplanowali sobie na ten rok, mniej czy więcej, z większymi czy mniejszymi trudnościami realizujecie? Realizujemy przetargi, wszystko idzie normalnie, nie zatrzymujemy się. Musimy uważać na choroby, ale musimy uważać na tym, żeby dalej rozwój i dobro mieszkańców było ważne, bo to jest najważniejsze i będziemy pilnować mieszkańców, żeby byli pilnowani, jak będą potrzebowali pomocy. Jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz życzę Państwu i Panu przede wszystkim zdrowia, spokoju. Dziękuję za udział w programie. Już teraz zapraszam do udziału w kolejnym programie Nasze Sprawy. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie, za udział w programie. Państwa gościem był wójt gminy Buczek, pan Bronisław Węglewski. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia przede wszystkim. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich państwa i wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu apelujemy, aby pozostać w domach, a wszelkie ważne sprawy załatwiać telefonicznie i mailowo. Prosimy o spokój i odpowiedzialność. W dzisiejszym serwisie zobaczą Państwo nowe osoby informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z walką z koronawirusem. Najnowsze informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą świadczeń pieniężnych dla osób przekraczających granice i poddawanych kwarantannie. Na stronie ZUS są już zamieszczone uproszczone wnioski dotyczące pracowniczych składek ZUS. Osoby przekraczające granice objęte obowiązkową kwarantanną mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe i aby je uzyskać, powinny złożyć w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny specjalne oświadczenie, którego wzór można pobrać ze strony www.zus.pl. Oświadczenie należy złożyć u właściwego płatnika zasiłku. W przypadku pracownika lub zleceniobiorcy będzie to odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oświadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie może być złożone elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS. Przedsiębiorcy, którzy chcą odroczyć składki na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek taki jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy też również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności. W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę w zależności od tego, o co wnioskujemy. Na przykład odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego,
zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE, pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później. W związku z walką z koronawirusem w akcję włączyli się żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Główne obszary działań to m.in. wsparcie służb sanitarnych, osób starszych w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na pomoc doświadczonych psychologów. W związku z walką z koronawirusem w akcję WOT włączyli się również żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Główne obszary działań to m.in. wsparcie rodzin personelu medycznego, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, żołnierze zostali oddelegowani do pomocy w dostarczaniu żywności i działań w ramach operacji Odporna Wiosna. W każdym przypadku kontaktu żołnierzy z osobami wspieranymi podejmują oni szczególne środki ostrożności. Operacja Odporna Wiosna ma na celu wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaczyna borykać się z problemem dotyczącym zmniejszających się zapasów krwi. W akademiach oraz brygadach wojskowych odbywają się zbiórki krwi. Dzięki temu w ostatnich dniach system krwiodawstwa został zasilony ponad 100 litrami tego życiodajnego płynu. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102 mogą zgłaszać się osoby, które uzyskają pomoc profesjonalnych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie również dostępna przez Skype'a w formie czatu. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu, w której zobaczą Państwo audycję ważne dla gminy Sieradz. A teraz zapraszam na program Ważne dla gminy Sieradz, w którym wójt Jarosław Kaźmierczak opowiedział o najważniejszych kwestiach dotyczących mieszkańców gminy oraz przeciwdziałaniach związanych z koronawirusem. Witam Państwa w programie Ważne dla gminy Sieradz. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest wójt gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Witam Pana, witam Państwa. Panie wójcie, dane statystyczne z 22 marca są niepokojące niestety. Szanowni Państwo, liczba zakażeń 634, liczba zgonów niestety, panie wójcie, 7. W województwie łódzkim mamy na tą chwilę 106 zakażonych. Szczęśliwie zgonów nam jako takich bynajmniej nie wiemy o tym. Żadnych zgonów nie odnotowano. Ukazało się również rozporządzenie wojewody w różnych sprawach dotyczące opieki zdrowotnej, ale też wprowadzono w Polsce stan epidemii. Spotykamy się w tej sytuacji po raz pierwszy. Może zacznijmy od tego, w jaki sposób na dzień dzisiejszy funkcjonuje gmina. No, Urząd Gminy w Sieradzu podjął nadzwyczajne środki dotyczące konieczności przeciwdziałania koronawirusowi. Z dniem 16 marca do 27 marca wstrzymaliśmy bezpośrednią obsługę interesantów w gminie. Interesanci mogą się kontaktować przez telefonicznie, przez internet lub innymi środkami masowego przekazu. Czyli bliższych informacji trzeba wejść na stronę gminy Sieradz i tam Państwo znajdziecie, tak, w jaki sposób się kontaktować. Również przy wejściu do urzędu jest stoliczek postawiony, są telefony do pracowników z poszczególnych referatów. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sprawy, na bieżąco są załatwiane. No niestety
bezpieczeństwo pracowników urząd jest nieczynny dla interesantów. Wszystkie sprawy są na bieżąco załatwiane, pracownicy wywiązują się ze swych obowiązków, praca jest na bieżąco prowadzona. Czyli tak, w trosce o zdrowie Państwa pracowników, bo urząd tak czy inaczej musi funkcjonować i funkcjonuje, wprowadziliście takie restrykcje i obostrzenia. Przypominam o tym stole, o tym, że tam wchodząc na dole do urzędu można zorientować się, do kogo można zadzwonić, gdzie, żeby niepotrzebnie nie przemieszczać się ewentualnie po całym urzędzie. Panie wójcie, druga sprawa bardzo istotna. Dla wszystkich to pomoc dla osób starszych. Prowadzone są różne akcje, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest sporo osób wykluczonych ze względu na stan zdrowia i spora liczba osób starszych, samotnych, która w tej sytuacji szczególnej potrzebuje od nas pomocy. Jak wygląda Państwa praca, działania, jakie podjęliście w tym zakresie i jak wygląda wreszcie praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej chwili? Również w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył pracowników socjalnych, którzy opiekują się tymi osobami na co dzień. Również podjąłem działania, aby ci pracownicy skontaktowali się z rodzinami, żeby rodziny również zaopiekowali się tymi osobami. Również poprosiłem o pomoc sąsiedzką, żeby sąsiedzi doglądali, wspierali, pomagali, jak nie, to interweniowali do urzędu gminy. Wtedy my podejmiemy odpowiednie kroki, aby tym ludziom pomóc. Tak jak słyszeliście Państwo apel pana wójta, ja go powtórzę, nie bądźcie obojętni na to, co się w chwili obecnej dzieje. Jeżeli wiecie, znacie i zdajecie sobie sprawę, że ktoś potrzebuje pomocy, że trzeba kogoś wesprzeć, no to w miarę możliwości pomagajcie, oczywiście bezpiecznie, ewentualnie dzwońcie do gminy, do konkretnych służb, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a tam osoby na co dzień pracujące z pewnością zorganizują pomoc dla tych, którzy tej pomocy w tym czasie najbardziej potrzebują. Panie wójcie, tutaj mamy... również jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że współpracujemy z sołtysami bezpośrednio. Sołtysi są powiadomieni w razie, by jakieś zakupy zrobić, spożywcze, czy zakup leków, czy środków higieny osobistej. Również sołtysi są poinformowani, żeby nas informować, komu, w jaki sposób pomóc. Dlatego też poprosiłem sołtysów o pomoc w tą akcję pomocy tym osobom. Chętnie się włączają i wspierają tak, Państwa w tak, tych działaniach. Wspierają, pomagają wspólnie. Nam. Panie wójcie, kolejna sprawa tych tematów w tych dzisiejszych czasach trudnych dla nas wszystkich. Jest bardzo dużo, spadło na Was bardzo dużo dodatkowych przedsięwzięć. Między innymi ukazało się rozporządzenie mówiące o nauczaniu zdalnym, o przygotowaniu w Państwa przypadku, szczególnie przyszłych absolwentów klas ósmych do tego najważniejszego egzaminu na zakończenie tej klasy. Kiedy te egzaminy będą, do kiedy ta przerwa jako taka szkolna będzie trwała, tego chyba jeszcze nie wie nikt. Na ten moment trwa do świąt, Szanowni Państwo, ale to nie jest przerwa i ferie dla młodzieży, to jest przerwa, aby ten czas poświęcić również na naukę i na kontakt ze swoimi nauczycielami. Jak sobie gmina Sieradz z tym radzi? Oczywiście zajęcia w szkołach są zawieszone, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Nauczyciele wspierają uczniów poprzez pracę samodzielną w domu, przekazują materiały, które uczniowie opanowują, uczą się sami, przekazują te informacje przez dziennik elektroniczny, przez stronę internetową szkoły, również przez pocztę elektroniczną. No, najbardziej są objęci uczniowie klas ósmych, którzy są przygotowani do egzaminu ośmioklasistów. I ten egzamin na pewno będzie, prawda? Ten egzamin powiedzieć kiedy, będzie... ale warto się w tym czasie uczyć i powtarzać materiał, żeby rzeczywiście nie być zaskoczonym w tym momencie. Także na bieżąco również jesteśmy w kontakcie z dyrektorami szkół, którzy na co dzień są w placówkach. Szkoły muszą funkcjonować również, także no, informujemy przez komunikaty, które są spływają do nas, do urzędu, od wojewody łódzkiego, również od ministra edukacji narodowej, od kuratora. Na bieżąco informujemy dyrektorów, co się dzieje, jakie zmiany następują.
Panie Wójcie, docierają do redakcji, nie tylko do redakcji, takich normalnych ludzkich rozmowach informacje, że w ostatnim czasie z Niemiec szczególnie wróciła spora część pracowników zatrudnionych tam w charakterze różnym, bym powiedział, osób, które wróciły i funkcjonują jak gdyby pomiędzy nami w tym środowisku i to środowisko wiejskie ma to do siebie, że wiele osób wie, kto był, kiedy wrócił i co w chwili obecnej robi. I te sygnały są w jakiś sposób niepokojące, ponieważ te osoby po powrocie w niektórych przypadkach funkcjonują normalne. Czy Państwo też takie sygnały otrzymujecie i o czym warto byłoby tutaj, w tym miejscu, teraz właśnie powiedzieć? Oczywiście są telefony do mnie osobiście, również do Urzędu Gminy, do pracowników, że przyjeżdżają ci, co pracowali za granicą, do swoich domów, lecz nie zachowują się odpowiedzialnie, bo wychodzą z domów, chodzą na zakupy do sklepu, pod sklepem spotkania jak organizują jakieś, dlatego nie może być. Ja interweniowałem u komendanta policji w Sieradzu. Oczywiście o takie kontrole, żeby były przy sklepach, przy tym takich miejscach, co się zgromadzają mieszkańcy, dlatego też policja jeździ, sprawdza i apeluje do tych mieszkańców, żeby zachowali szczególną ostrożność, bo wiadomo, wirus przyszedł za granicę do nas, musimy być ostrożni. Ci, co wracają, muszą też zachować ostrożność, bezpieczeństwo, żeby nie narażać innych mieszkańców. Kończąc ten wątek, Szanowni Państwo, nie narażajcie swoich najbliższych sąsiadów, nie narażajcie osób przypadkowych, bądźcie rozsądni i po powrocie z zagranicy nałóżcie sami na siebie tą kwarantannę, zobaczcie, czy jesteście zdrowi, nie doprowadzajcie do sytuacji, w której gdzieś ta epidemia może się również u nas pokazać, bo trzeba o tym pamiętać, że w powiecie sieradzkim szczęśliwie jest w tej chwili tylko jeden przypadek potwierdzony. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości tych przypadków zbyt dużo nie będzie. Kończąc, chciałem zapytać jeszcze o stan epidemii, ponieważ pod koniec tygodnia został wprowadzony w Polsce. Z tego tytułu wojewoda ma szereg różnych uprawnień wynikających właśnie z tego stanu wobec samorządów. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo tutaj podjęliście już działania, czy podejmujecie działania związane z przygotowaniem, z wydzieleniem pomieszczeń, zabezpieczeniem na wszelki wypadek miejsc, w których mogą być również poddawane osoby kwarantannie? Oczywiście mamy mieć dziś spotkanie w sprawie wyznaczenia takiego miejsca w razie godziny W. Mamy w planach jedną placówkę, na razie jeszcze mamy spotkanie z dyrektorami, aby ustalić i tutaj kierownictwem urzędu to miejsce, bo zalecenia wojewody są, musimy wykonywać. To taką placówkę myślę, że na terenie gminy znajdziemy. Myślę, że tam jakieś zabezpieczymy, żeby to było pomieszczenie godne, żeby mogli skorzystać z pomieszczeń socjalnych i godnie przetrwać tą kwarantanną. Także gmina na pewno będzie posiadać takie pomieszczenie. Szanowni Państwo, wójt przed chwilą mówił o tym, że urząd jest zamknięty. To nie znaczy, że urząd nie funkcjonuje, bo pracownice normalnie pracują. Porozmawiajmy może w związku z tym informacyjnie o kontakcie. W jaki sposób ten kontakt można nawiązać i na przykład, jeżeli kasa jest nieczynna, to w jaki sposób regulować płatności, należności, które powinniście Państwo otrzymać jako gmina? Oczywiście płatności można regulować przez elektronicznie. Również płatności na poczcie przelewem, przekazem pocztowym. Również można dowiedzieć się o jakichś zmianach, co się dzieje na stronie internetu. Tam wszystkie informacje są udzielone, telefony, również na Facebooku Urzędu Gminy, również te wszystkie informacje są udzielone. Każdy może zobaczyć, sprawdzić. Na bieżąco uzupełniamy informacje, które do nas wpływają. A więc, Szanowni Państwo, na zakończenie korzystajcie z informacji, jakie są na stronach internetowych gminy i nie tylko. Tam, tak jak Pan Wójt mówi, na bieżąco te informacje są uzupełniane. Urząd Gminy po prostu funkcjonuje, wykonuje swoje zadania.
tylko w taki sposób, w który zabezpiecza państwa i bezpieczeństwo pracowników. Jeszcze raz dziękuję za uwagę państwu, dziękuję panu za udział w programie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnym programie ważnym dla gminy Sieradz. Zapraszam państwa na nasz nowy przegląd prasy, który wprowadzamy do naszej ramówki. Będzie on emitowany raz w tygodniu, a w nim najważniejsze informacje z kilku źródeł, gazet lokalnych i ogólnopolskich. Karolina Kolasa, Czesław Zasiński. Witamy w cotygodniowym przeglądzie prasy. Od naszego ostatniego spotkania minął już tydzień. Niestety statystyki dotyczące zakażeń uległy zmianie. Otóż w tym momencie liczba osób hospitalizowanych w Polsce to 1479 osób, liczba objętych kwarantanną to ponad 62 tysiące, liczba osób zgłoszonych do kwarantanny między innymi po powrocie do kraju ponad 150 tysięcy, liczba objętych nadzorem epidemicznym ponad 53 tysiące. W samym województwie łódzkim liczba zachorowań to 129 osób. I tak, w związku z tym, co Karolina tutaj przed chwileczką przeczytała, szanowni państwo, tytułów prasowych z tego tygodnia dotyczących walki Europy, świata i Polski przede wszystkim z koronawirusem jest bardzo dużo. Ja tylko powiem, że w tym ostatnim tygodniu wprowadzono w Polsce stan epidemii 25 marca, z 25 na 26 marca, dokładnie o północy, wprowadzono kolejne obostrzenia rozporządzeniem ministra zdrowia. I tutaj chwilę o tym porozmawiajmy, bo te obostrzenia, Karolina, jak wynika z tytułów prasowych, obowiązywały będą na razie, szanowni państwo, do 11 kwietnia. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Większość tytułów prasowych, które tutaj mamy na stole przed sobą, czy to gazety regionalne, czy ogólnopolskie, mówią o walce i kwarantannie narodowej. Na ten moment, szanowni państwo, pozostańcie w domach. Obowiązuje kwarantanna, tak to nazwijmy, narodowa. Rozporządzenie, które obowiązuje od północy, mówi wyraźnie, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w określonych sytuacjach. Dotyczy to m.in. Karolina transportu, dotyczy to zgromadzeń, nawet obrzędów liturgicznych i warto o tym pamiętać. Z tego miejsca również prosimy i apelujemy państwa o rozwagę i rozsądek, ażeby nie rozsiewać na portalach społecznościowych nieprawidłowych, niesprawdzonych informacji. No tak, tutaj w zupełności się z tobą zgadzam. Szanowni państwo, bardzo dużo tego typu fake newsów w ostatnim czasie się pojawia, które nie sprzyjają spokojowi i racjonalnemu postępowaniu. Wprowadzają wręcz taką psychozę, chaos i zamieszanie. I tutaj w tych artykułach prasowych bardzo dużo uwagi właśnie temu ci, którzy pisali te artykuły, poświęcają. Bądźmy w tym czasie wyjątkowo rozsądni. Nie nadużywajmy portali społecznościowych i nie wpisujmy niesprawdzonych informacji. Szanowni państwo, drodzy widzowie, w dniu 25 marca rusza nauczanie zdalne. Dyrektorowie, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice będą musieli w jakiś sposób odnaleźć się w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. I w jakiś Karolina, sposób... wiem, że jesteś nauczycielem i rozmawialiśmy przed programem na ten temat. To jest bardzo poważne wyzwanie, aby sprawdzić system nauczania zdalnego. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że większość dyrektorów, nauczycieli jako takich problemów mieć nie będzie, ale niektóre tytuły poświęcają temu sporo uwagi. I warto byłoby chyba w tym momencie również zaapelować do włodarzy gmin, miast o to, żeby nie zapomnieć o uczniach, którzy ze względów nawet ekonomicznych nie mają dostępu do internetu i do komputerów. Dać tej młodzieży w tym czasie równe szanse, prawda? Również ze względów technicznych, bo przykładowo nie każdy komputer bądź łącze internetowe w domu posiada. A więc kończąc ten temat, szanowni państwo, dyrekcje szkół, nauczyciele, osoby odpowiedzialne za nauczanie zdalne, które od dnia dzisiejszego obowiązuje, mają naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Bardzo zarówno my, nauczyciele, wyzwanie. Jak Miejmy i uczniowie, nadzieję, rodzice. Że uda się z tym w jakiś sposób w krótkim czasie poradzić.
Analizując różne tytuły prasowe, zauważyliśmy, że ceny żywności, środków chemicznych, środków odkażających, na przykład wody utlenionej, drastycznie, kilkakrotnie wzrosły. Tak, Szanowni Państwo, ceny środków odkażających, służących do dezynfekcji, już pomijam artykuły spożywcze, takie, które są niezbędne nam do codziennego funkcjonowania, prawda? Poszły drastycznie do góry. To jest po prostu szał cenowy. No i z tego miejsca chyba, Karolina, jest czas na to, żeby zaapelować do rządzących również o to, żeby zacząć sprawować jakąkolwiek kontrolę i nadzór. I o tym też w wielu gazetach można było w dniu dzisiejszym przeczytać. Karolina, myślę, że bardzo ważnym tematem jeszcze jest to, co w trakcie wywiadów telefonicznych mówimy lekarzom i nie tylko, dzwoniąc do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szanowni Państwo, wydaje się, że to jest czas najwyższy, aby mówić prawdę w imieniu własnego bezpieczeństwa i swoich najbliższych. Mówmy prawdę. Jeżeli mieliśmy kontakt z kimkolwiek, czy przyjechaliśmy z zagranicy, nie ukrywajmy tego. Jeżeli podlegamy, jeżeli podlegamy kwarantannie, to izolujmy się od swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych w danych miejscowościach, bo docierają do nas sygnały z powiatu łaskiego, sieradzkiego, że wiele osób z tego regionu w ostatnim czasie wróciło do Polski i niestety nie wszyscy zachowują się tak, jak powinni się zachowywać i tak, jak wynika w tej chwili z obowiązujących rozporządzeń i przepisów. W piątek, Szanowni Państwo, najprawdopodobniej zbierze się Sejm Rzeczypospolitej. Trudno powiedzieć jeszcze w jakich warunkach i gdzie. I też trudno powiedzieć, jak ten pakiet pomocowy dla pracodawców i pracowników będzie wyglądał. Miejmy nadzieję, że od 1 kwietnia zacznie obowiązywać. Sytuacja przedsiębiorstw i przedsiębiorców jest w tej chwili, pracowników, jest dramatyczna, prawda? Dokładnie, opustoszały kina, siłownie, salony kosmetyczne. Koronawirus sparaliżował dosłownie wszystko. Najbardziej uderzy to we właścicieli, myślę, małych przedsiębiorstw, jednoosobowych firm przede wszystkim. Czekamy z niecierpliwością na piątek. I miejmy nadzieję, że w ten piątek dowiemy się, jaka kwota zostanie przeznaczona bezpośrednio na pomoc w tej dramatycznej sytuacji, jaka jest niestety na polskim rynku pracy. W której wszyscy się znajdujemy. To wiadomo już, że Olimpiada oraz Mistrzostwa Europy zostaną przesunięte na 2021 rok. I to chyba dobra decyzja, mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną, ponieważ wielu sportowców, nawet w tych rygorach, które w tej chwili wprowadzono w Polsce, ale mówię tutaj o Europie i świecie, nie była w stanie się przygotowywać w żaden sposób i to napięcie takie z dnia na dzień narastało. Ta decyzja na ten moment jest, wydaje się, bardzo dobra. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że sytuacja na tyle się ustabilizuje, uspokoi, że w 2021 roku, tak jak podają autorzy artykułów prasowych, będą mogły spokojnie być przeprowadzane. Szanowni Państwo, Amerykanie chcą walczyć z koronawirusem z morza, wysyłają do boju 2 szpitale na wodzie. Statki wyposażone są w 1000 łóżek oraz sale operacyjne. To nie tylko Amerykanie, Karolina. Wydaje mi się, że to taki sposób izolowania jest akurat bardzo dobry, bo te szpitale na wodzie w tej chwili w państwa skandynawskie, Wielka Brytania wykorzystują promy, które są zacumowane gdzieś tam przy nabrzeżach. I to też jak gdyby zabezpiecza lekarzy, personel medyczny i tych, którzy są tam w tym okresie kwarantanny czy izolacji. Dodatkowo osoby z zewnątrz jak gdyby nie mają wpływu i możliwości kontaktu z nimi. Kończąc dzisiejszy program, musimy, Karolina, wspomnieć o tych, którzy są na pierwszej linii. Sporo artykułów takich bardzo pozytywnych. Jest to zwykłych szarych mieszkańców, którzy podejmują własne inicjatywy, wspierają służbę zdrowia i nie tylko, przekazują różnego rodzaju środki, a to do odkażania, a to do zabezpieczenia, maseczki, nie maseczki. Zresztą słyszycie o tym na co dzień. Mówi się również bardzo dobrze o pielęgniarkach, sklepowych, kierowcach i wielu, wielu grupach zawodowych, które są na tej pierwszej linii. No i cóż, za to musimy im podziękować, bo dzięki nim możemy w miarę normalnie jeszcze funkcjonować.
Dziękujemy Państwu za uwagę. W dniu dzisiejszym to już wszystko. Na kolejny przegląd prasy zapraszamy Państwa w środę. Karolina Kolasa. Czesław Zasiński. Do zobaczenia już za tydzień. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii, w swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawów montowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Uzdrowisko Uniejów Park to Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody termalnej.
Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu, mająca na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej sprawności w możliwie krótkim czasie. Od 1 marca na terenie Instytutu Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park rusza kolejny program dotyczący tym razem pacjentów chorych przewlekle onkologicznie. Instytut współpracować będzie także ze Szpitalem w Łęczycy. Rehabilitacja będzie trwała od 10 do 30 dni. Pacjent podczas rehabilitacji będzie mógł korzystać z konsultacji onkologa, dietetyków, psychologów i innych lekarzy specjalistów, którzy w sposób holistyczny pomogą mu dojść do pełni sił. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są w trakcie leczenia onkologicznego oraz po zakończonym procesie leczenia onkologicznego. W ramach rehabilitacji w Instytucie Zdrowia Człowieka pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów dobranych indywidualnie do ich potrzeb. Jednym ze standardów dzisiejszej rehabilitacji w naszym kraju jest platforma stabilometryczna. Platforma stabilometryczna służy do diagnostyki i do rehabilitacji, czyli do treningu z pacjentami. Prawda jest taka, że każdy z nas w dzisiejszych czasach ma problem z symetrią obciążania stóp. Dzięki biofeedbacku, który jest dostępny tak naprawdę w tym urządzeniu, jesteśmy w stanie zachęcić, zmotywować, zdiagnozować pacjenta i przeprowadzić kompleksową rehabilitację w takim uzdrowisku, w jakim dzisiaj się znajdujemy. Są dwa sposoby, aby dostać się na rehabilitację onkologiczną w Instytucie Zdrowia Człowieka. Jeden to przez skierowanie przez lekarza prowadzącego onkologa oraz drugi, kiedy pacjent zgłasza się bezpośrednio do nas przez stronę rehabilitujsienazdrowie.pl lub dzwoniąc do nas na recepcję główną. Po zarejestrowaniu się na stronie rehabilitujsienazdrowie.pl pracownicy Instytutu Zdrowia Człowieka nawiążą z Państwem bezpośrednio kontakt. Więcej informacji dotyczących projektu znajdą Państwo na stronie rehabilitujsienazdrowie.pl. Na tej samej stronie znajdą Państwo również formularz zgłoszeniowy do udziału w naszym projekcie. Udział w programie ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów oraz ich powrót do pełnej sprawności fizycznej, w tym również zawodowej. Program zakłada także interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, a pacjenci będą mogli korzystać z nich grupowo i indywidualnie. Głównym celem programu jest ułatwienie powrotu do pełnej sprawności poprzez rehabilitację osób chorych onkologicznie, będących w trakcie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu. Adresatami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Rehabilituj się na zdrowie. Wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Stacja paliw PKS Sierac na Zajezdni, ulica Wojska Polskiego 63, oferuje sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Codziennie w godzinach od 6 do 23. Paliwa pochodzą z koncernu PKN Orlen i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, a świadczy o tym bezproblemowa jazda ponad 100 naszych pojazdów. Przy jednorazowym tankowaniu większych ilości paliwa udzielamy dodatkowych rabatów. Na terenie stacji paliw znajduje się sklep oferujący artykuły spożywcze, napoje, akcesoria samochodowe oraz płyny i oleje silnikowe. Uwaga! Ceny paliw najniższe w mieście. Telefon 43 826 63 37. Zapraszamy! Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sierac, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Polska Spółka Gazownictwa składa propozycję budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w gminie Sierac. Ta oferta stwarza możliwość szerokiego dostępu do stabilnego i bezpiecznego źródła energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych, co przyspieszy rozwój gminy. Wnioski do pobrania określające warunki przyłącza dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w pokoju numer 27. Można je składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju numer 27. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Sierac.
Wójt Jarosław Kazimierczak zaprasza do składania przez mieszkańców gminy Sieradz wniosków o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz przyłącza kanalizacyjne. Wartość dofinansowania w przypadku azbestu to 100% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu. W przypadku przyłączy kanalizacyjnych dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi do 70% kosztów wykonania przyłącza, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieradz oraz w pokoju numer 31. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Na tym kończymy nasz program. Dziękuję Państwu za uwagę. Nasze materiały możecie oglądać na www.8tvr.pl i na Facebooku. Na przegląd wydarzeń i bieżące informacje zapraszam w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia. Drodzy klienci, z myślą o Waszej wygodzie od 26 lutego niektóre kanały zmienią swoje położenie na liście programów, listę kanałów i ich nowych pozycji oraz film instruktażowy, jak ustawić od nowa na swojej liście ulubionych kanałów. Ten, który zmienił położenie, znajdziecie na stronie internetowej www.vectra.pl/zmiany.